której pozycji Magnus popełnił błąd, grając hetman d4, weszło skoczek f5, biały się zaktywizował i prawdopodobnie Magnus przeoczył, że teraz grozi mu mat. Zagrał h5, Polak skubnął pioneczka z szachem i teraz wyszachował jeszcze skoczka mistrza świata. I w tym momencie wydaje się, że ten pionek będzie problematyczny, ale pionek białego jest jeszcze silniejszy, leci do pola przemiany i teraz Magnus nie mógł zagrać b2, bo wchodzi po prostu mat w dwóch posunięciach, więc zostało zagrane król c7 i teraz biały szybciej dorobił hetmana. Ostatni krzyk rozpaczy Magnusa, bicie na f1, ale wiecznego szacha tutaj nie ma, ponieważ król się chowa na h4 i w tym momencie Magnus skapitulował. Rzadko się zdarza, żeby jakiś Polak pokonał mistrza świata, a tutaj zobaczcie, potężny mistrz FIDE z Polski, no i Magnus nie miał żadnych szans.